Siedzę sobie normalnie przy komputerze dziennie jak co dzień, prawda? Myślę nad tym, co by tutaj dzisiaj nagrać dla moich kochanych widzów i nagle dostaję powiadomienie, że dostałem wiadomość od Yetiego. Oczywiście wiadomość napisał do mnie na Instagramie, tutaj wam ją pokażę, oczywiście, że jest, tylko... Czemu się fokus nie chce złapać? Halo, halo, fokus. Halo, niech złapie fokus. Co jest? O, jest, złapało, widzicie? Tam są też jacyś widzowie na dole i tak dalej, ale jest Yeti Minecraft. Oczywiście wysłał do mnie wiadomość, więc jestem ciekaw, co to będzie, ale widzę, że jest napisane wysłał wiadomość G jakoś, więc będzie prawdopodobnie wiadomość głosowa, więc uwaga, wchodzę w to, jest wiadomość głosowa, dobra, uwaga, przesłuchajmy w takim razie, jestem ciekaw, co tym razem Yeti do mnie chce wysłać, uwaga, albo jeszcze nie. Łapka w górę i subskrypcja. Kto nie zostawi łapki w górę i subskrypcji, ten jest cienki bolek po prostu. Musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Właśnie, ja na poprzednim odcinku mówiłem, że jak będzie, żebyśmy utrzymali poziom 10 tysięcy łapek, żeby było. Jestem ciekaw, ile wam się udało wbić, bo nie sprawdzałem tego, szczerze przyznam, a jestem ciekaw, więc uwaga, sprawdzamy. Dobra, widzowie, jesteście niesamowici. 8,5 tysiąca łapek w górę, więc prawdopodobnie 10 tysięcy będzie. Skoro daliście radę, to w dzisiejszym odcinku pora jest podnieść tą poprzeczkę. Więc skoro było 10 tysięcy, to dajmy sobie taki próg 11 tysięcy, jeżeli się uda, no bo jakby tu jest 8,5 tysiąca w niecałe 24 godziny, więc prawdopodobnie 10 tysięcy się wam uda, więc po prostu dzisiaj, jako że Yeti do mnie napisał wiadomość i zobaczymy zaraz, co takiego mi napisał, no to zostawcie łapkę w górę, 11 tysięcy łapek w górę i wlatuje kolejny odcinek, w którym może zadzwonię do Yetiego, kto wie, może byśmy zadzwonili do niego na Instagramie, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie postarajmy się odsłuchać tą wiadomość, uwaga, klikam, zobaczmy, co takiego Yeti dzisiaj do nas wysłał. Przepraszam za wszystko, byłem trochę dla ciebie niemiły, ale się zmieniłem, dlatego chciałbym zaprosić cię do mojej nowej wioski na Yetowicach. Co? Czekajcie, muszę dodać głośniej, bo było to za cicho zdecydowanie. Jeszcze raz. Przepraszam za wszystko, byłem trochę dla ciebie niemiły, ale się zmieniłem, dlatego chciałbym zaprosić cię do mojej nowej wioski na Yetowicach. Jakiej nowej wioski? O co chodzi? Co jest grane? Ej, ja nie rozumiem, o jaką nową wioskę chodzi. Ja czegoś nie wiem. Ja jestem jakoś mega zacofany w tym momencie, bo z tego co wiem, to była rozprawa sądowa i on został wyrzucony. Czyli on gdzieś założył wioskę swoją nową? Ej, to tego nie wiedziałem. Dobra, to jest mega ciekawe. W ogóle zobaczmy, co jest u niego na koncie. Jest jakiś post u niego na koncie nowy. Patrzcie. Jest jakiś nowy post. Muszę zobaczyć, co to za post. Jest takie coś, zrobił sobie zdjęcie przy napisie Yeti. Szczerze mówiąc, to miejsce wygląda jak to miejsce, w którym ja tam byłem uwięziony pod ziemią. Czy on tam założył Yetowice? Nie wiem, ale możemy to dzisiaj sprawdzić. Przeczytajmy opis. Witajcie, już nie jestem zły, tylko dobry. Popełniłem kilka błędów, ale teraz jestem inny. A i zapraszam na mój kanał na YouTube? Czekajcie, to coś tutaj mi nie gra bardzo. Ja to muszę sprawdzić, to jest niemożliwe, że jest coś takiego jak kanał Yetiego. Ja pierwszy o tym słyszę, czekajcie, zobaczmy to w takim razie. Yeti. Jest jakiś... Ile? Dlaczego ja nie wiedziałem nic o tym, że Yeti założył kanał? Yeti ma kanał, dobra, no 20 tysięcy subskrypcji. No dobra, okej, dobra, niech będzie. Jestem mega w szoku, ale czekajcie, czy widać na tym filmie, gdzie on ma Yetowicek? Ej, on był u mnie na chacie! Nie, to nie może być, gdzie on tu jest, tu. Co on zrobił na tej chacie? W szczególności Milki, że podłożyłem jej tą bombę na jej ciele. No ja mam nadzieję, że oni mi wszystko wybaczą. Ej, ciekawe, czy w ogóle jest tutaj ten... To mi tutaj, coś mi tu śmierdzi, widzowie. Coś mi tutaj śmierdzi, ja nie wierzę w to. To jest... Wydaje mi się, że to jest kolejna akcja Yetiego, w której on próbuje nas wrobić w coś. Tak mi się wydaje, widzowie. Dajcie znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Dla mnie akcja jest troszkę podejrzana. Nagle odpisuje mi na Instagramie, pisze, że się niby zmienił, wrzuca jakiś post, że się zmienił, zakłada kanał. Jakoś coś tu, to jest jakaś dziwna akcja. Bardzo szemrana sytuacja, że tak ujmę. I nie do końca wierzę Yetiemu w tej sytuacji, że on faktycznie się chciał zmienić, nie? Oczywiście, widzowie. Sprawdzimy to, czy się chciał zmienić, ale w dzisiejszym odcinku pierwsze, co ja muszę sprawdzić, to oczywiście zabrać sobie pota na niewidzialność i pójść sprawdzić, czy faktycznie jest coś takiego jak Yetowice. Wiecie, dwa dni temu on zostawiał mi tabliczki, właśnie te, które były przed domem. Czekajcie, jak nie niszczyłem, więc one tu powinny być jeszcze. Patrzcie, są. Spójrz na wschód, to z tobą się stanie, jak nie wykonasz mojego rozkazu. Yeti. Ja to rozwalam w tym momencie, ja już nie chcę tych tabliczek tutaj mieć. Dwa dni temu dostaję takie tabliczki, dzisiaj pisze mi, że się zmienił. Że już jest wszystko spoko. Że on chce, teraz przyjaźni chce. No, coś tu śmierdzi, widzowie, i nie podoba mi się to. Oczywiście dam mu szansę, ale ja muszę najpierw zbadać, czy aby na pewno on mnie przynajmniej tutaj nie robi jakoś w konia. Więc ja w tym momencie wychodzę z wioski i idę w tym momencie do tamtego miejsca, w którym on mnie więził. I zobaczymy, czy tam w tym momencie kryją się jakieś Yetowice i tak dalej. Nie wiem, totalnie nie mam pojęcia, że tam się coś takiego kryje, ale zaraz to sprawdzimy i się okaże, czy faktycznie tam coś jest. Tylko zanim tam pójdziemy, ja muszę założyć, tak, mamy elytrę, więc szybko tutaj
tutaj sobie przelecimy tędy, tak na cichacza, żeby tam, wiecie, się jakby dostać po cichaczu. To wygląda na to, że to powinno być gdzieś tam. Ej, tam po... coś... ej, są... co tu się dzieje? Co to jest? Co to jest? Nie, to się nie dzieje naprawdę. To się nie dzieje naprawdę. Czekajcie, piję potem na niewidzialność, idę tam. Idę tam, co to jest za wieża? Co tu się dzieje? Co to ma być? Proszę, powiedzcie mi. Nie, to się nie dzieje naprawdę. Yeti jeszcze wczoraj był wrogiem, a dzisiaj ma być przyjacielem? To przerasta moje myślenie tu w tym momencie. Ja nie rozumiem, proszę mi to wytłumaczyć. Dobra, jesteśmy w tej jego wiosce, strasznie się szybko tu ciemno zaczęło robić. To jest mocno podejrzane, ale dobra, idziemy tutaj. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Tu są jakieś takie jakby słupy z nie wiem czego to jest, z lodu, jakieś takie, to nie wiem co to jest, ale czy tam się skacze stamtąd tutaj na dół jakoś? Ej, nie wiem totalnie o co tutaj chodzi. Mega dziwna akcja. Weźmy do środka, zobaczmy. Nie no, no widzicie, to jest ten napis, co był na Instagramie. Patrzcie to, jeszcze raz go pokażę wam, żebyście mogli sobie porównać. Uwaga, jest napis Yeti. I jest napis Yeti, tutaj, no po prostu to jest ten sam napis, tutaj zostało zrobione to zdjęcie, ale o co chodzi? Dlaczego on tutaj nagle robi jakieś jetowice? Ja pierwszy o tym słyszę w ogóle. Zakłada kanał, odpisuje mi na Instagramie, wrzuca jakiegoś posta, zakłada jetowice, żadnego napisu jetowice nie ma na szczęście. Znaczy, na szczęście, ja nawet nie wiem, tu jest jakaś ścieżka w ogóle zrobiona, jakaś dziwna ze śniegu. Mega dziwna akcja, czekajcie, weźmy do środka w takim razie i zobaczmy, co tutaj się kryje. Dobra, tu się to zeskoczyć teraz, kiedyś się nie dało. Ile mam potem na niewidzialność jeszcze? Dobra, 6 minut. Okej, zeskoczmy na dół, myk. Okej, jesteśmy na dole. Czy tu się coś pozmieniało? Nie, no wszystko jest tak jak było, wszystko... Tutaj usunięte tabliczki, już nie jest, że na wolności i tak dalej. Pewnie tu za niedługo podpiszę, że przyjaciele. No nie wiem, widzowie. To mi wszystko wygląda jak taka zaplanowana akcja, że on za chwilę coś odwali. Pokój dla gości jeszcze ci zrobi. Tu w ogóle wyprowadzili się. Tu pokój dla gości, pokój jest dla jak był. A coś zostało w skrzynkach? Śnieżki. No nie wytrzymam. To jest jakaś tragedia. Tu! Co tu się stało? Patrzcie, tu była skrzynka. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w tym miejscu była książka. Tylko co w tej książce było napisane? Bo tych książek już tyle było. Tutaj było... Tu było coś o tym mroźnym sercu. Mam teorię, widzowie. Mam teorię. Czy on w tym momencie... Skoro dowiedział się, że ja znalazłem miejsce, w którym on, jakby, znaczy znalazłem, że mam trop i mam książkę, w której dowiedziałem się, że jest jakieś mroźne serce Yetiego, czy on w tym momencie chce się teraz przymilić do wszystkich, żeby, prawda, jakby zmniejszyć nasze podejrzenia, żeby teraz on, żebyśmy wszyscy powiedzieli, ej, Yeti to jest jednak git, a za chwilę, wiecie, za chwilę wyskoczy z krzaków i powie, haha, tym razem się nabraliście i coś się nam zrobi, no to jest podejrzane mocno. Dobra, tu się rozejrzmy, czy tu wszystko tak jak było, dobra, zobaczmy, czy tu się coś pozmieniało, trzeba sprawdzać takie zakamarki. Nie no, to wszystko tak jak było, więc tutaj raczej nic nowego się nie wydarzyło. Dobra, mega dziwna akcja i nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba, ta zaistniała sytuacja tutaj w tym wszystkim. Bo z jednej strony ja się mega cieszę, że Yeti chce być jakby pozytywną osobą i tutaj jakby być jednym z nas i nie robić nam pod górkę. To jest jak najbardziej na plus, to nie tak, że ja nie wierzę w tą jego przemianę. Ale mam wątpliwości po prostu, mam wątpliwości co do tego, czy on aby na pewno i czy aby faktycznie jest jakby pozytywnie nastawiony do nas wszystkich. I czy na pewno jego zamiary są czyste, no nie wiem, będzie to trzeba sprawdzić. Ja za 4 minuty kończy mi się podka, ja bym tutaj jeszcze tylko posprawdzał, nie wiem, sprawdzić te słupy, czy coś tutaj się kryje i tak dalej, tu coś jest. Czekajcie, zobaczmy to. Mhm. Ja mam uwierzyć, że okej, ja mam uwierzyć, że te zbroje mówią, że spoko, on nic nie chce zrobić, tak? On się właśnie uzbroił, tam wybudował dla mnie toster, a ja dzisiaj mam powiedzieć, okej, spoko. No nie, widzowie, mi tu coś śmierdzi i obawiam się, patrzcie, jeszcze tu jest jakieś więzienie zrobione. Więzienie normalnie zrobione z tego słupa. No nie, no i ja mam uwierzyć, że on chce być pozytywny? Nie ma szans, widzowie. Ja mam wątpliwości. Oj, mam grube wątpliwości, naprawdę. Tutaj się coś zmieniło? Nie wiem. Widzowie, ja wracam z powrotem na palionowo, bo dla mnie to przerasta w tym momencie. Ja troszkę jestem w szoku, że to się tak potoczyło i nie spodziewałem się totalnie takiego obrotu sytuacji. Yeti do mnie pisze na Instagramie, ja nie wiem, dajcie mi znać, co ja powinienem mu odpisać, to może mu jutro odpiszemy, może z nim pogadamy, może się czegoś nowego dowiemy. Ja przede wszystkim muszę pogadać też z Milki, bo wiecie, on jeszcze chwilę temu manipulował Milki i Palionką,
chwilę temu jeszcze wszyscy byli w jego więzieniu zamknięci. On jeszcze dwa dni temu zostawił mi tabliczkę, że mi się coś stanie, a teraz nagle jest wszystko git. To źle wygląda, widzowie, i nie wierzę w jakąś tutaj taką, że tak powiem, magiczną przemianę Yetiego. To jest mocno podejrzane, więc ja wracam z powrotem do wioski, póki mam jeszcze potę na niewidzialność. Chowam się gdzieś, zabunkruję się, żeby po prostu on mnie, no, nie dorwał nigdy. I nie wiem. Poza tym mamy dwie zagadki jakieś do rozwiązania, dotyczące tego, gdzie jest schowane jego serce mroźne. I ja już myślałem, że znalazłem sposób na pokonanie go, a tutaj nagle teraz wszyscy będą mówić, że Yeti jest git. No, coś tu nie gra, widzowie, i mocno mi to nie pasuje, ale dajcie mi znać w komentarzu, co wy o tym sądzicie. Ja niestety jeszcze jestem niewidzialny, ale może się to, że tak powiem, o nie, co tu robi Dirt? No, ale dajcie mi znać, co wy o tym sądzicie. No i co, widzimy się na kolejnym filmie już jutro. Pozdro, cześć, pa, pa.